Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym webinarze. Wszystkich, którzy w każdy poniedziałek uczestniczą w tych naszych spotkaniach, jak również nowych gości. Możliwe, że ten film dotrze do Państwa z polecenia któregoś z naszych uczestników programu Nature Day, także zapraszamy i cieszymy się bardzo, że będziecie Państwo mogli korzystać z tych naturalnych ekstraktów roślinnych. Ja króciutko o sobie, nazywam się Janusz Wiedecha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą i w swojej pracy zawodowej łączę te trzy elementy. Natomiast dzisiaj, Szanowni Państwo, będziemy rozmawiali na temat tego, co zrobić, żeby nasz kręgosłup nie bolał, albo co zrobić, żeby jak już zaczął boleć, żeby nas przestał boleć. Tak, oczywiście mówimy tutaj nie o jakichś złamaniach, ciężkich sytuacjach, tylko o takich łagodniejszych postaciach bólu kręgosłupa, z którymi możemy sobie poradzić po prostu stosując odpowiednią suplementację. Sam kręgosłup zbudowany jest z części kostnej, części mięśniowej, części chrzęstnej, tak? Różne elementy go budują, natomiast kręgosłup w rozumieniu takim układu kostnego składa się z kręgów i podzieliliśmy te kręgi na kilka odcinków. Jest to o tyle ważne, że kiedy nas coś boli, to lokalizujemy najczęściej ból pleców albo w odcinku szyjnym, piersiowym, albo lędźwiowym, albo krzyżowym. Tak? I od rdzenia kręgowego poprzez otwory pomiędzy kręgami odchodzi 31 par nerwów rdzeniowych. Tak? To jest o tyle ważne, że na przykład nerw kulszowy, który tworzony jest przez kilka takich nerwów rdzeniowych, później jest jednym z powodów dolegliwości bólowych, a przy takim silnym bólu możemy mieć do czynienia z tak zwaną rwą kulszową. No, rzeczywiście jest to wręcz paraliżujący ból, czasem powodujący tak zwane odcięcie dosłownie z poważnymi komplikacjami. Sam ból kręgosłupa może mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być przeciążenia, czyli tak jak w tej chwili, jeżeli zbyt długo będziemy siedzieli w tej samej pozycji przed komputerem, czyli dla osób, które niestety pracują wiele godzin przy komputerze, albo mamy zbyt intensywną pracę fizyczną bądź ćwiczenia. Szanowni Państwo, wiosna jest kapitalnym przykładem tego, w jaki sposób możemy sobie zrobić krzywdę, nie przygotowując naszego kręgosłupa, nie gimnastykując go. Tak? Ja osobiście mam teraz w ciągu ostatniego tygodnia dwie takie osoby u mnie w rodzinie, które poszły sobie do ogródka bardzo intensywnie pracując gdzieś tam. Jeden zbierał kwiaty mniszka, drugi kopał w ogródku i skończyło się bardzo silnym bólem w okolicach lędźwiowej. Tak? Więc ta intensywna praca bez przygotowania często jest powodem komplikacji. Możemy mieć skrzywienie kręgosłupa. To skrzywienie kręgosłupa powoduje takie napięcia, że będzie skutkowało bólem. Możemy mieć zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa lub zmiany związane z samą kością, czyli kręgami. No i możemy mieć dyskopatię, czyli potoczne wypadanie dysku. Tak w dużym skrócie możemy sobie ten ból pleców opisać. Taki łagodny, bo oczywiście, Szanowni Państwo, może być ból pleców spowodowany na przykład chorobą nowotworową. Choroba nowotworowa potrafi tak zniszczyć część kostną kręgu, że po prostu kręgi się nam zapadają. Więc mogą być tego typu też sytuacje. O nich dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Dzisiaj będziemy rozmawiali o takim codziennym naszym życiu, najczęściej spotykane bóle pleców, bóle okolicy różnych stref kręgosłupu. Zobaczcie Państwo, że ból pleców jest najczęstszym powodem zwolnień lekarskich osób dorosłych poniżej 45 roku życia. Czyli zwróćcie uwagę, że ten ból kręgosłupa jest naprawdę ważnym aspektem dotykającym no, ogromną rzeszę ludzi. Tak? Więc zobaczcie, że patrząc na statystyki
porad lekarskich, poradni lekarza rodzinnego jest drugim po przeziębieniu powodem porad lekarskich. Więc jeżeli będziemy chcieli się nim na poważnie zająć, mówię tutaj o naszej pracy, o polecaniu różnych naturalnych ekstraktów, to mamy kapitalny pretekst do pracy. Kapitalny. Dlatego, że mamy świetne suplementy, które mogą wspomagać łagodzenie takich bólów, a wręcz nawet w niektórych sytuacjach przy wzmocnieniu układu mięśniowego, kostnego i chrzęstnego mogą zapobiegać występowaniu różnych tego typu dolegliwości. Teraz wejdźmy sobie w różne, troszkę bardziej dokładnie tego zagadnienia, żebyśmy mieli taki szerszy pogląd na temat tych przyczyn zmian w kręgosłupie, które mogą spowodować ból. Na przykład osteoporoza, czyli to zrzeszotnienie kości najczęściej dotykający kobiety w okresie menopauzalnym, postmenopauzalnym, tak? Później mamy niewłaściwe ułożenie, niewłaściwą postawę ciała. Później możemy mieć zaburzenia gospodarki hormonalnej, czyli na przykład hormony, które nam zaburzają gospodarkę wapnia i magnezu. Brak aktywności fizycznej, szanowni państwo, jest bardzo ważnym elementem. Mogą być urazy kręgosłupa, otyłość, która jest gigantycznym obciążeniem dla kręgów i dysku. Wiecie, szanowni państwo, w obliczeniach, w różnych badaniach mówi się, że wytrzymałość dynamiczna dysku kręgowego i kręgów jest taka, że potrafi wytrzymać 800 kg na centymetr kwadratowy. Więc to są bardzo wytrzymałe struktury, ale niestety nie zawsze wytrzymują. W związku z tym dbałość o nasze zdrowie i codzienna dbałość o kręgosłup, o plecy, czyli codzienna gimnastyka jest obowiązkowa. Inne schorzenia kręgosłupa. Mamy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne, krzywica, czyli tu albo jakieś niedobory, albo reaktywne formy, albo autoimmunologiczne choroby. Tak, czyli nie wiem, czy państwo pamiętacie, kiedyś w trakcie wykładów na temat kręgosłupa często wspominałem o tak zwanych reaktywnych chorobach kręgosłupa, czyli na przykład zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, gdzie powodem dolegliwości w kręgosłupie jest na przykład choroba przewodu pokarmowego albo choroba dróg moczowych. Najczęściej w ten sposób się to kształtuje. Więc proszę zwrócić uwagę, że kręgosłup czy plecy mogą boleć również z powodu niewłaściwego dbania o swój przewód pokarmowy albo jakiejś infekcji w układzie moczowym. Długotrwałe przeciążenie kręgosłupa, czyli nie tylko nagłe, jakieś bardzo silne, ale również długotrwałe, wiek podeszły i utrata elastyczności tkanek, szczególnie dysków międzykręgowych. Szanowni państwo, no niestety tak to jest zbudowane, że ten wiek wcale nam zdrowia nie przysparza. Choroba szkieletu prowadząca do złamań kości, czyli osteoporoza, może wystąpić nawet po niewielkim urazie, szanowni państwo. Czyli tutaj jako przykład takiej dolegliwości, gdzie możemy ją dość często spotkać w naszym społeczeństwie, gdzie mamy bóle pleców, to są właśnie zmiany osteoporotyczne. Tak? Tutaj jest fajna rzecz, proszę pamiętać, że osteoporoza poza oczywiście regulacją gospodarki hormonalnej, podażą odpowiedniej ilości minerałów, bardzo fajnym sposobem spowalniania procesów osteoporozy, niszczenia tkanki kostnej jest dieta zasadotwórcza. I tutaj proszę pamiętać, że my mamy też pH support, czyli taki preparat zawierający minerały zasadotwórcze, które przy odpowiedniej diecie warzywnej potrafią zmieniać sposób funkcjonowania kości. Kości są buforem, czyli one coś wyrównują. Wyrównują równowagę kwasowo-zasadową. I jeżeli mamy lekką zasadowicę w organizmie, to kości co robią? Kości wbudowują wapń do środka. I to jest jeden z prostych sposobów walki z osteoporozą. Kolejna rzecz to dyskopatia, czyli jakieś szeroko pojęte dolegliwości związane z uszkodzeniem krążka międzykręgowego, czyli ja to nazywam taki opony, która rozdziela dwa kręgi. Tutaj mamy na slajdzie zaznaczone w czerwonym kolorze. I mogą być różne dolegliwości związane z uszkodzeniem tego krążka międzykręgowego, jeżeli dochodzi do przepukliny,
czyli bardzo mocnego wylania się tak naprawdę jądra miażdżystego, dlatego że dysk międzykręgowy zbudowany jest w taki sposób, że na zewnątrz trzyma to wszystko bardzo silny pierścień włóknisty, a w środku mamy taką galaretę, tak? Jądro miażdżyste. I zdarza się, że to jądro miażdżyste po prostu uwypukla tą ścianę, tak jakbyśmy mieli osłabioną oponę. Czasem Państwo możecie zobaczyć, że jest uszkodzona opona, robi się na niej taka gula. To wtedy mamy również coś podobnego jak przepuklinę krążka międzykręgowego. Niestety to uwypuklenie potrafi naciskać na biegnące w tej okolicy korzenie nerwów rdzeniowych. I to powoduje nie tylko, że objawy niedoborowe, czyli uszkodzenia pewnych części ciała, które zaopatrują te nerwy, ale również mogą pojawiać się zaburzenia czucia, czyli ból i zaburzenia czucia. Zobaczcie Państwo, w rwie kulszowej widać, jak to się układa. Mamy różne gałązki, korzenie nerwów rdzeniowych, czyli jak to my na sobie piszemy L1 do L5 to będą lędźwiowe, a S1 do S5 to będą krzyżowe. Tak, czyli te nerwy rdzeniowe odchodzące od rdzenia kręgowego. I w zależności od tego, który dysk jest uszkodzony albo które miejsce jest uszkodzone, możemy mieć ucisk jakiegoś elementu nerwu kulszowego, co będzie powodowało nie tylko występowanie charakterystycznego bólu, ale również charakterystyczną lokalizację tego bólu i zaburzenia czucia. No dobrze, szanowni Państwo, ale nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem, tylko przechodzimy do meritum. Walczymy z tymi problemami, tak, z tym bólem pleców. Bardzo ważne jest, szanowni Państwo, żebyście Państwo pamiętali o podstawowych zasadach, jakie są w medycynie fundamentalnej. Ta medycyna fundamentalna to jest aktywność fizyczna, to jest odpowiednia dieta, sen, relaks, tak, i odpowiednie suplementacja ekstraktów roślinnych. I w Nature Day stworzyliśmy kilka preparatów, które mogą pomagać osobom, które chcą albo zapobiegać problemom zdrowotnym, albo chcą poprzez suplementację, uzupełnienie zbilansowanej diety, wzmacniać organizm, który jest w trakcie leczenia jakiejś dolegliwości. No i tutaj mamy kilka preparatów. Na przykład mamy syrop Artroflex, którego zadaniem jest regeneracja składników, czyli uzupełnianie składników niezbędnych do regeneracji układu chrzęstnego, chrząstki stawowe. Tak? Poza tym składniki tam zawarte zwiększają elastyczność chrząstki stawowej, jak też jest łatwiejsza odbudowa białek kolagenowych, czyli takiego elementu podstawowego, budulcowego. No i zobaczcie, jakie mamy składniki. Mamy chondroityne, tak? Mamy kolagen, mamy glukozaminę, mamy trochę ziół, czyli wiązówkę błotną, kadzidłowiec, mamy kwas hialuronowy, bez którego nie dałoby się, i mamy ekstrakt z imbiru. No dobrze, spróbujmy sobie tak troszeczkę bardziej wejść w strukturę tych ekstraktów. Dlaczego te mieszanki tych ekstraktów są tak ciekawe, tak unikatowe, i muszę Państwu powiedzieć, z czego ja jestem zachwycony, skąd bierze się sukces tych preparatów. Mówię o zdrowiu moich pacjentów, którzy do mnie przychodzą. Otóż jeżeli zerkniecie na postać, czyli na syrop i na skład, to zobaczycie, że tam są stężone ekstrakty i duże dawki substancji aktywnych. I teraz, jakie to są substancje? No mamy na przykład chondroityny, czyli nie ma procesu regeneracji chrząstki, szanowni Państwo, jeżeli nie ma chondroityny, w ogóle jako element budulcowy struktury kości i stawów, na przykład u osób w osteoporozie. Tak? Mamy kolagen, różne rodzaje kolagenów, ale najbardziej wartościowym uznaje się kolagen, który pochodzi z ryb, tak? Czyli suplementacja kolagenu jest, muszę Państwu powiedzieć, absolutnie obowiązkowa. Mówi się, że od 30 roku życia do końca życia należy obowiązkowo suplementować kolagen, i moim zdaniem jest minimalna dawka kolagenu dziennie, jaką należy suplementować u osób na przykład już powyżej 50 roku życia, to jest 5 gramów,
czyli to jest naprawdę dużo. Tutaj jest jeden z takich elementów, który też stanowi pewien dowód na to, że my powinniśmy suplementować niektóre substancje, ponieważ w pożywieniu ich nie dostarczymy. I przykładem jest glukozamina. Szanowni Państwo, glukozamina jest niezbędnym elementem budulcowym stawów. Jednocześnie nie znajduje się w żadnym z posiłków, pokarmów spożywanych przez człowieka. A zatem jeżeli spada produkcja glukozaminy w organizmie, to nie macie innego wyjścia, żeby ją uzupełnić, jak ją suplementować. Proszę o tym pamiętać, bo spotykam się z sytuacjami, kiedy i środowisko medyczne, i pacjenci tłumaczą mi, że zdrowe jedzenie w zupełności we wszystkim wystarczy. No nieprawda, szanowni państwo, są substancje, których nie jesteśmy w stanie dostarczyć z pokarmem, a są nam niezbędne do zdrowia. Później mamy wiązówkę błotną. No muszę państwu powiedzieć, że wiązówka błotna w reumatologii, w ortopedii, wszędzie tam, gdzie nas coś boli, jest takim złotym standardem. Ona powinna być podawana wszystkim osobom, gdzie występują stany zapalne i ból. Tak, czyli w Artroflex ona występuje. Mamy kadzidłowiec indyjski, czyli ekstrakt z bosfeli, który chroni nasze chrząstki. Kwasy bosfeliowe słyną z tego, że chronią chrząstkę przed zniszczeniem, czyli wzmacniają tą chrząstkę. Czyli jak Państwo bierzecie taką mieszankę, to ona działa wielokierunkowo na różnych poziomach, nie tylko uzupełnia substancje niedoborowe, ale również wspomaga w ochronie. No dobrze, ale nie ma produkcji kolagenu bez witaminy C. I tutaj mamy naturalną, ekstrakt z dzikiej róży zawierający witaminę C, który jest po prostu niezbędny do produkcji kolagenu. Ja już nie wspominam o innych funkcjach witaminy C. I kwas hialuronowy. Szanowni Państwo, po co jest w ogóle kwas hialuronowy w naszym organizmie? On jest niezbędny zarówno w celu elastyczności stawów, jak również, jak Państwo wiecie, jest niezbędny do utrzymywania nawodnienia i elastyczności skóry. Nie wyobrażam sobie leczenia poprawy elastyczności stawów i skóry bez kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy może być również wstrzykiwany. I szanowni Państwo, ja nie mam nic przeciwko przed tej technice, natomiast proszę pamiętać, że podręczniki podają, że jeżeli już komukolwiek wstrzykujemy ten kwas hialuronowy, to żeby efekt się utrzymał długoterminowy, należy go po prostu dodatkowo suplementować. To jest podręcznikowy przykład pewnej synergii działania, gdzie powinniśmy dwie drogi podania zachować, jeżeli byśmy bardzo chcieli. Czyli jak lekarz namawia Państwa na podanie kwasu hialuronowego na przykład gdzieś dostawowo, to proszę zawsze pamiętać, że uzupełnieniem tego podania dostawowego musi być suplementacja doustna. Imbir, który nie tylko służy kobietom w ciąży, bo ma właściwości zmniejszające nudności, ale również, szanowni Państwo, może wspomagać nasze stawy. Imbir słynie z tego, że jest nazywanym regulatorem stawów, który wraz z glukozaminą i chondroityną chroni te nasze stawy. Tak? Oczywiście wszystkie te ekstrakty powinny być stosowane niedoraźnie w ciągu 2 tygodni, tylko taka suplementacja powinna, żebyśmy osiągnęli efekt odbudowy, trwać kilka miesięcy. Ja uważam, że co najmniej 3 miesiące należy suplementować taką mieszankę, żebyśmy mogli osiągnąć te podstawowe efekty odbudowy. Następne to Artrepain, Opti Artrepain. Tu mamy już w kapsułkach stężone ekstrakty roślinne i Opti Artrepain, ja to, szanowni Państwo, no, dla mnie Opti Artrepain jest za każdym razem używane, jeżeli spotykam się z kimkolwiek, kogo bolą plecy, stawy, mają jakiekolwiek dolegliwości bólowe bądź jakikolwiek stan zapalny w organizmie. Dlatego, że rośliny zawarte w Opti Artrepain będą miały nie tylko wspaniały, pozytywny wpływ na stawy, ale również będą zmniejszały stany zapalne w organizmie. Czyli kadzidłowiec, wierzba, wilka kora, wiązówka błotna i ekstrakt z owoców baobab.
Tak króciutko przypomnę Państwu te najważniejsze elementy każdej z tych roślin. Kora wierzby to jest lekarstwo tak naprawdę, które zasłynęło tym, że dzięki ekstraktom z kory wierzby powstał kwas salicylowy, który w przemyśle farmaceutycznym został później zamieniony z kwasu salicylowego na przykład w kwas acetylosalicylowy, czyli polopiryny, aspiryny. Zobaczcie, czyli możemy te substancje aktywne wyciągnąć również z kory wierzby. Stąd wszędzie tam, gdzie mamy stany zapalne, powinniśmy pamiętać, że te ekstrakty na pewno nam będą pomagać. Mamy czepotę puszystą, czyli wilka korę, która słynie nie tylko z bardzo dobrego wpływu na regulację odporności organizmu, ale również jest silnym antyoksydantem. Będzie wspomagała hamowanie agregacji płytek krwi, czyli będzie troszeczkę działała jak ta nasza polopiryna kiedyś, teraz są różne takie preparaty z kwasem acetylosalicylowym w mniejszych dawkach, które nam rozrzedzają krew, jak to się mówi. Tak? Czyli będzie poprawiało krążenie. Owoce baobab. Owoce baobabu, szanowni Państwo, to jest jeden z absolutnych fenomenów. Muszę Państwu zwrócić uwagę, pamiętajcie o tym, że on jest w artrypein. Owoce baobabu mają nie tylko potwierdzone w badaniach, bardzo silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, ale również kapitalnie uzupełniają potas, wapń i witaminę C w organizmie. Z analiz porównawczych okazało się, że w tej samej ilości owoców baobabu w porównaniu na przykład z bananem znajduje się 3 razy więcej potasu, a w stosunku do mleka więcej, 2 razy więcej wapnia. Więc zobaczcie, jakie to jest przebogate źródło różnych substancji odżywczych, nie wspominając już o jego wpływie przeciwzapalnym. Kolejna rzecz, o której wspominałem, nie wyobrażam sobie, szanowni Państwo, osoby, która już zacznie od 30 roku życia, nie zaczyna suplementować kolagenu, bądź ma naprawdę dietę, jeżeli chce o siebie zadbać, mieć piękną skórę przez wiele lat i później elastyczne stawy, nie ma takiej możliwości, żebyśmy to osiągnęli bez odpowiedniej dbałości o dostarczenie do organizmu kolagenu. Nie ma takiej możliwości, w związku z tym, że kolagen powinien być stosowany w odpowiedni sposób, w odpowiedniej postaci, a to jeszcze w odpowiedniej dawce, dlatego mówiąc o dolegliwościach pleców, konieczna jest suplementacja kolagenu. Czyli tutaj mamy osobny preparat, mamy liposomalną postać kolagenu z różnymi substancjami aktywnymi i mamy kolagen rybi, kwas hialuronowy i różne dodatki. Ważne jest to, na co szczególnie chcę zwrócić uwagę przy tym preparacie, że to jest liposomalna postać. Co to znaczy liposomy? To są takie cząsteczki, które są nośnikami substancji aktywnych. Czyli jeżeli Państwo zamkniecie w liposomach substancje zawarte w tym preparacie, to one bardzo szybko i z ogromną precyzją będą dostawały się do miejsc, które po prostu potrzebują tych substancji aktywnych. Czyli mamy ekstrakt z membrany białka jaja kurzego. Kto z Państwa może w dzieciństwie, może w chwili obecnej pamięta, to wewnątrz skorupki jajka znajduje się taka membrana. Ta membrana jest przebogata w substancje budulcowe niezbędne do regeneracji naszych stawów, między innymi specjalny postać kolagen. Mamy pomarańczę gorzką, która tutaj ma dodatkową funkcję regenerującą, podobnie jak ekstrakt z pestek winogron, gdzie tutaj mamy te właściwości właśnie bardzo silne, antyoksydacyjne. Mamy cynk, który jest niezbędny do prawidłowej budowy nie tylko skóry, włosów i paznokci, ale również do prawidłowego funkcjonowania organizmu, szczególnie do prawidłowej syntezy białka, a więc również prawidłowej syntezy kolagenu. No i ostatni z tej naszej mieszanki to jest witamina C. Stworzyliśmy specjalną mieszankę naturalnych ekstraktów owocowych z witaminą C, która jest w kapsułkach. Dlaczego tak zrobiliśmy? Dlatego, że żeby osiągnąć efekt regeneracyjny i utrzymywać cały czas
odpowiedni poziom witaminy C w organizmie, idealny sposób podawania witaminy C to jest podawanie jej często. Często to znaczy na przykład co 4 godziny. Łatwiej jest zatem podawać witaminę C w kapsułkach, nawet jeżeli pójdziemy sobie do pracy, tak, niż w innych postaciach. Stąd zastosowanie nie tylko że naturalnych ekstraktów z dodatkiem witaminy C, to jeszcze właśnie postać kapsułkowa, czyli nasza nowa witamina C. I teraz zobaczcie Państwo, jakie elementy użyliśmy do uzyskania naturalnej witaminy C. Po pierwsze ekstrakt z owoców dzikiej róży, która ma bardzo specjalne właściwości. Warto pamiętać, że ona jest polecana w suplementacji u osób z chorobami nowotworowymi. Zawiera ciekawe substancje, właśnie antyoksydanty i substancje wspomagające odporność. Kolejny to jest ekstrakt z owoców aceroli, gdzie mamy dużą zawartość witaminy C, ale również i flawonoidy. Czyli bioflawonoidy chronią witaminę C, tak? Jest ona łatwiej przyswajalna i nie jest niszczona, zanim dostanie się do organizmu. Natomiast owoce aceroli słyną z tej gigantycznej ilości substancji o właściwościach antyutleniających, tak? Czyli nie tylko witaminę C. Roślina, która jest obok ognika w moim ogródku, jedną z absolutnie chołubionych, najcenniejszych roślin, nie tylko że pięknych, ale jeszcze o niewspaniałych właściwościach zdrowotnych, czyli ekstrakt z rokitnika jest również cennym źródłem antyoksydantów. Natomiast, Szanowni Państwo, badania pokazują, że suplementacji ekstraktu z rokitnika polecana powinna być osobom z zaburzeniami gospodarki lipidowej i nadciśnieniem tętniczym, z chorobą niedokrwienną serca, z marskością wątroby, zespołem suchego oka, niestrawnością i łuszczycą oraz u osób, które chcą po prostu poprawić jakość swojej skóry. Więc ekstrakt z rokitnika znajdziecie w bardzo różnych preparatach i to, co jest tutaj bardzo ważne, duża dawka ekstraktu z rokitnika, którą mamy w postaci kapsułkowej z witaminą C, jest doskonałą postacią do tego, żebyście Państwo mogli w tym wypadku wspomagać regenerację układu kostno-stawowego i chrząstek, naczyń krwionośnych, ścięgien i powięzi. Tak? I owoce kamu-kamu. Kamu-kamu uważane są, i to jest jeden z owoców egzotycznych, który ja uwielbiam również, jest przebogatym źródłem karotenoidów, w tym luteiny, i ma bardzo wysoką ilość witaminy C. Co jest też bardzo ważne, tutaj spośród tych aktywnych substancji, które są zawarte. Kamu-kamu nie znalazło się tutaj również przez przypadek. Otóż celowo daliśmy kamu-kamu, które jest mało komu znane tak naprawdę. W badaniach in vitro sok z owoców kamu-kamu w porównaniu do soku z aceroli miał 50 razy większą siłę neutralizacji wolnych rodników. Wspominamy o tym, i stosujemy nie tylko witaminę C, ale również właśnie te substancje aktywne, które neutralizują wolne rodniki, dlatego że stany zapalne stawów, mięśni, naczyń krwionośnych bardzo często spowodowane są przez substancje, które nazywamy wolnymi rodnikami. Czyli jeszcze raz przypominam Państwu, mamy nową postać witaminy C, OptiVitamina C Fruit Complex, zbudowany, tak, to witamina C z ekstraktami naturalnymi owoców. I ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu przypomnieć. Kilkukrotnie dzisiaj mówiliśmy o tym, że oprócz suplementacji ważną rzeczą jest gimnastyka. I to jest gimnastyka na co dzień. I muszę Państwu powiedzieć, że jest kilka sposobów na gimnastykę kręgosłupa, i warto o tym pamiętać. Ja chcę Państwu powiedzieć, że moim zdaniem najcenniejszą formą gimnastyki kręgosłupa jest taka, która go ani nie obciąża, ani nie rozciąga, tylko skręca.
Co to oznacza? Macie taką możliwość. Jeżeli położycie się na plecach i podegniecie nogi w kolanach, to możecie sobie przy plecach i głowie położonej na podłodze skręcać kolanami w lewo i w prawo, czyli po prostu kiwać tymi kolanami, nogami w lewo i w prawo, podpartymi. Możecie również gimnastykować kręgosłup w pozycji siedzącej lub stojącej. I tu mówimy o symetrycznym skręcaniu kręgosłupa w lewo i w prawo. Czyli będę sobie skręcał w lewo i w prawo ten kręgosłup, dlatego że dysk międzykręgowy, który znajduje się między dwoma kręgami, wtedy dopiero może być gimnastykowany. I muszę Państwu powiedzieć, że taka gimnastyka, która dociera do najgłębszej i najważniejszej, można też powiedzieć, najsłabszego elementu tego naszego kręgosłupa, czyli dysku międzykręgowego, tak naprawdę dopiero ma sens. Warto pamiętać, że taką gimnastykę kręgosłupa należy stosować codziennie. Więcej Państwu powiem, proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich zaleceniach dotyczących bólu pleców leżenie w łóżku nie jest rekomendowane. Czyli proszę sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach, kiedy kogoś bolą plecy, to lekarz nie powinien Państwu powiedzieć, że macie leżeć plackiem, tylko powinniście w sposób umiarkowany, dostosowany do wieku, płci, choroby i rodzaju bólu po prostu się gimnastykować. Najlepiej robić to oczywiście pod kontrolą, pod opieką fizjoterapeuty czy doświadczonego trenera, ale warto pamiętać, że tak naprawdę oni za Państwa gimnastyki robić nie będą. W związku z tym umówmy się, jeżeli Państwo nie chcecie mieć problemów z bólem kręgosłupa, musicie codziennie sobie ten swój kręgosłup gimnastykować. Także proszę o tym pamiętać. Gimnastyka to jest podstawa. Podsumowując, Szanowni Państwo, mówiliśmy sobie o kręgosłupie dzisiaj. Mówiliśmy o tych różnych problemach, które mogą nam towarzyszyć, jak sobie albo przeciążymy ten kręgosłup, albo się uderzymy, albo tak naprawdę, Szanowni Państwo, zbyt dużo czasu po prostu spędzamy albo przed telewizorem, albo przed komputerem. Straszną rzeczą, która się w tej chwili dzieje, to to, że nasze dzieciaki, wnuki i prawnuki po prostu przesiadują przed komputerem, albo jeszcze co gorsze, niszczą sobie kręgosłup, trzymając szyję w pochyleniu i głowę w pochyleniu, obciążając kręgosłup szyjny w sposób gigantyczny, ponieważ po prostu grają w gry na smartfonach. Błagam Was, żebyśmy nie wyprodukowali przedwcześnie połamańców i chorych z kręgosłupami. Zwracajcie na to uwagę. Uczcie dzieciaki i rozmawiajcie z nimi naprawdę od maleńkości, żeby zwracały na to uwagę, że gimnastyka kręgosłupa i ten kręgosłup w cudzysłowie prosty to jest podstawa ich długowieczności i zdrowia. Pamiętajcie, że od rdzenia kręgowego, który jest chroniony przez kręgi, odchodzą różne nerwy. Między innymi nerwy układu autonomicznego, które zaopatrują nasz żołądek, serce, jelita. Tak? Jeżeli skrzywicie kręgosłup, jeżeli zniszczycie kręgosłup i dojdzie do ucisku na nerwy rdzeniowe, to pamiętajcie, że może wtedy dojść również do ucisku gałązek autonomicznych, tak, nerwów, które zaopatrują nasze narządy wewnętrzne. Czyli coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, nasze serce, nasze jelita, nasz żołądek i tak dalej, tracą prawidłowe sterowanie, które jest niezależne od naszej woli i my po prostu bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że chory kręgosłup potrafi wpływać negatywnie na narządy wewnętrzne, nie tylko poprzez ból, ale po prostu poprzez ucisk na korzenie nerwów rdzeniowych. Także, Szanowni Państwo, bardzo pięknie dziękuję za poświęcony czas. Podaliśmy bardzo fajne rozwiązanie, 4 preparaty, które mają odbudowywać i wzmacniać kręgosłup poprzez suplementację jako uzupełnienie zbilansowanej diety. Pamiętajcie o założeniach medycyny fundamentalnej.
czyli gimnastyka, sen, relaks, dieta, odpowiednie zioła. Dzięki temu będziecie Państwo naprawdę mieli szansę na to, że będziecie zdrowi. Dziękuję pięknie za uwagę. Do zobaczenia wszystkim. Kto z Państwa będzie w kaletach, zapraszam na konsultacje. Jest coraz piękniej, coraz więcej się tam dzieje. Także ślicznie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.